Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć. Cześć. Minęła godzina 18.15, więc czas rozpocząć kolejny odcinek Westerplatte Młodych. A w to piątkowe, jesienne, ale jakże urokliwe popołudnie program poprowadzą dla was Beata Szarek i Eryk Milarski. Eryku, na początek krótka, prosta zagadka. Mhm. Woda chłodna, czysta, spod kamieni bije, spragniony wędrowiec chętnie z niego pije. Podejrzewam, że może chodzić o źródło. Bardzo dobra odpowiedź. No i nieprzypadkowa, bo temat naszego dzisiejszego programu brzmi: gdzie jest twoje źródło? Jak się domyślacie, nie będziemy rozmawiać dziś o przyrodniczym aspekcie źródła, ale... Ale porozmawiamy o tym, skąd możemy czerpać siły i gdzie możemy naładować nasze duchowe akumulatory. A o tym, gdzie możemy znaleźć to duchowe źródło, mamy nadzieję, że dowiemy się od naszych dzisiejszych gości. Którymi są młodzi z Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie. Zanim to jednak nastąpi, czas poznać pytanie na Facebooku, które przedstawi dla nas Michał. Cześć. Sanktuarium w Zabawie to nie jedyne sanktuarium w Polsce, dlatego też pytamy was na Facebooku, jakie jest twoje ulubione sanktuarium lub miejsce święte? Zerknąłem sobie wcześniej i widziałem, że komentarzy jest dużo, ale wiecie, że komentarzy nigdy nie jest za dużo, więc liczę na was i będę czytał najciekawsze komentarze. Mamy nadzieję, że Michał zachęcił was do odpowiadania na dzisiejsze facebookowe pytanie, ale przypominamy, że jeżeli nie macie konta na tym portalu, to nic straconego. Możecie wysyłać SMS-y na numer, który wyświetla się właśnie w tej chwili na dole ekranu. Jakie jest twoje ulubione sanktuarium lub miejsce święte? Czekamy na wasze odpowiedzi. A czym zaskoczy nas dzisiejszy felieton? Sprawdźmy to. Felieton pod tytułem Jednoręki bandyta. Kolejki do konfesjonału, zwykle najdłuższe przed Wielkanocą, powoli przedreptały i zajęły swoje miejsca przy kasach, hipermarketów i kolekturach gier losowych. Święta przeminęły, a wierni swoim nawykom, z czystym sumieniem i czystym portfelem, wychodzą ze sklepów z zakupami i kuponami z kiosków. Zadziwia, jak wielu ludzi pokłada nadzieję w podatku od szczęścia płaconym w kolekturach gier losowych. Prawdopodobieństwo, że wygrają nęcącą kumulację milionów, jest wprawdzie mniejsze niż trafienie meteorytu w ziemię albo trafienie pioruna w czoło, ale i tak żywią nadzieję, że szczęście wprost zwali im się na głowę. Zaklinają więc wszystkie świętości, a właściwie hołdują wszystkim zabobonom. Jeden chuchnie w monetę na szczęście, drugi losując cyfry wpisze datę pierwszego pocałunku albo dzień, w którym dostał psa Azora. Grunt, żeby czarny kot nie przebiegł nam przed maską, a możemy spać spokojnie. A potem czekają na wyniki jak mleczarz ze skrzypka na dachu śpiewając: gdybym był bogaty. A jeśli by z podobną wiarą powierzyć swój los Panu Bogu, jedni jednak nie modlą się wcale, a drudzy traktują znak krzyża jak jednorękiego bandytę. Myślą uparcie, że jeśli pociągną za wajchę, to spadnie na nich deszcz łask, jak wodospad złotych żetonów w Las Vegas. Tymczasem życia nie da się zaprogramować żadnym algorytmem. Pan Jezus i Bozia nie są DJ-em puszczającym piosenki na zamówienie podczas koncertów życzeń, ani sklepem internetowym, który przyśle nasze marzenia kurierem. Benedykt XVI pisze, że Kościół nie jest galerią idealnych figur woskowych, ale szpitalem polowym dla rannych. Modlitwa także nie może być wpisem w księdze życzeń i zażaleń rozkapryszonego Kena i Barbie, ale pokorną prośbą człowieka łaknącego, by mu podano lekarstwo. Felieton za nami, zatem pora rozpocząć zapowiadaną i wyczekiwaną rozmowę w Strefie Młodych, którą dziś poprowadzi dla was Klaudia Tarczoń. Witamy wszystkich widzów. Są dziś z nami Karol, student dziennikarstwa na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Gosia, chodzę do drugiej klasy liceum na profil językowy. Patrycja, nauczyciel w przedszkolu. Tak jak już powiedziano, ja mam na imię Klaudia i będę prowadzić dzisiejszy program. Może na początek porozmawiajmy sobie o temacie tego programu. Chciałabym wiedzieć, czym dla was jest źródło. Dla mnie osobiście źródło jest pewnego rodzaju energią, miejscem, gdzie mogę się orzeźwić, gdzie mogę zaczerpnąć nowych sił. Jak to jest z wami?
No, ja bym to powiedziała tak, że to jest miejsce, gdzie mogę się właśnie też oczyścić. I ja sobie to wyobrażam tak, że idę do takiej studni, biorę czystą wodę i po prostu no, jestem w tym źródle, no nie? Więc dla mnie to jest takie właśnie oczyszczenie, czysta woda, źródło. Takie. Dla mnie źródło jest miejscem, gdzie mogę wrócić i naładować swoje baterie, przypomnieć sobie, w co wierzę i jak mam postępować. Jest to też pewnego rodzaju nowy początek, bo czerpiemy ze źródła, zaczynamy od nowa, zapominamy o tym, co było, a idziemy dalej. Wynika z tego, że człowiek musi mieć pewnego rodzaju źródło i myślę, że każdy z nas szuka albo ma też źródło duchowe. A jeśli to źródło duchowe się zmaterializuje, to powstaje z tego na przykład ulubione miejsce, ulubione sanktuarium. Chciałabym, żebyśmy sobie teraz porozmawiali o waszych ulubionych miejscach. Moim ulubionym miejscem z pewnością jest sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie można powiedzieć spędziłam ostatnie kilka lat działając, pisząc właśnie kwartalnik o Błogosławionej Karolinie. I Karolina jakoś od tych kilku lat jest w moim życiu właśnie obecna. Tak śmieję się czasem, że jak z kimś się zaprzyjaźni, to już tej osoby nie chcę wypuścić. Bardzo chętnie posłucham o tym, jakie są wasze właśnie ulubione miejsca, czy takie macie. Dla mnie również Zabawa jest takim miejscem, do którego wracam i zawsze najlepiej się tam czuję, ponieważ jest to miejsce, z którego pochodzę. I na przykład podczas comiesięcznych dróg krzyżowych szlakiem męczeństwa Błogosławionej Karoliny mogę zobaczyć, co ta dziewczyna w moim wieku przeżyła, co sobą przedstawiała i mogę w jakiś sposób czerpać wzór dla siebie i to, jak ja mam się zachowywać, aby również dążyć do świętości. Dla mnie jest to Jasna Góra. Jeździłem tam bardzo często z rodzicami jeszcze jako dziecko, a też od 6 lat pielgrzymuję tam razem z pierwszą pielgrzymką tarnowską. Ja mam takie odczucie, że zawsze jak tam jestem, to coś innego dla siebie wyciągam. Te 9 dni rekolekcji w drodze, które prowadzą nas do Maryi, właśnie Matki Bożej Częstochowskiej, dają mi, można powiedzieć, takiego kopa na kolejne miesiące i bardzo chętnie tam wracam i wrócę tam pewnie też za rok. A dla mnie źródłem jest, właśnie to jest tak, ja długo nie szukałam źródła i w ogóle nawet no, nie przypuszczałam, że to jest mi potrzebne, ale okazało się, że musiałam się wrócić do źródła, żeby zrozumieć pewne rzeczy i Karolina Błogosławiona tu mi w tym pomogła. Jakby cofnęła mnie do tego źródła, od którego no, w sumie wszyscy zaczynamy. No i tak to wyszło. Mhm. Czyli dla ciebie Błogosławiona Karolina staje się takim źródłem też, tak? Tak. Ja myślę, że właśnie tak jak powiedziałam, ja się też wiele lat angażowałam tutaj przy niej, ale nigdy nie odczuwałam jakiejś bliskości i nigdy bym nie przypuszczała, że ona by mnie doprowadziła do źródła. A tu się okazuje, że po tylu latach teraz z perspektywy czasu widzę, że to ona mnie jakby cofnęła do tego źródła, bo tak naprawdę no, człowiek musi, wydaje mi się, że musi się cofnąć do źródła, żeby. Więc no, tutaj dla mnie jest no, Karolina taką. Gosiu, ty mówiłaś o drogach krzyżowych. Czy mogłabyś ten temat rozwinąć? Dlaczego właśnie wspomniałaś o nich? Czy jest to coś wyjątkowego, z czym możemy się spotkać właśnie przyjeżdżając do sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie? Drogi krzyżowe szlakiem męczeństwa Karoliny są na pewno wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ co miesiąc, 18 dnia każdego miesiąca przyjeżdża na nie bardzo wiele ludzi z całej Polski, którzy właśnie chcą modlić się przez wstawiennictwo Błogosławionej Karoliny, wypraszać łaski, bo czują taką niesamowitą energię od tego miejsca. I też myślę, że dużo osób czuje się tam bezpiecznie i każda osoba może znaleźć swoje źródło w różnym miejscu. Może to być sanktuarium Błogosławionej Karoliny, może to być jej dom rodzinny, czy też miejsce męczeństwa. No właśnie, może zastanówmy się wspólnie, jak to jest, bo tak naprawdę te drogi krzyżowe są bardzo powtarzalne. W zasadzie jak przyjeżdżasz któryś raz z kolei, to już wiesz, czego możesz się spodziewać, bo to jest wspólna modlitwa, tak? Przejście szlakiem męczeństwa. Co jest takiego w
tych drogach krzyżowych, że one stają się dla ludzi takim źródłem, że są, nie są nudne właśnie. Czy dla was to jest jakiś fenomen? Jak moglibyście to opisać, nie wiem, ocenić? Myślę, że jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ ludzie na przykład biorą sobie wolne w pracy, żeby móc pojawić się na takiej drodze krzyżowej. I też wtedy mogły się tak oderwać trochę od rzeczywistości. Pomimo, że to wszystko jest powtarzalne, bo wiemy, jak wygląda droga krzyżowa, odsuwamy się od problemów z zewnątrz i trwamy razem z Bogiem. Za nami pierwsza część rozmów w strefie, ale spokojnie, kolejne jeszcze przed nami. Dzisiejsi goście odpowiedzieli już na pierwsze pytania Klaudii, ale przypominamy, że wy również możecie odpowiadać, ale na nasze pytanie. Możecie do nas pisać i SMS-ować, bo jesteśmy ciekawi, jakie są wasze ulubione miejsca święte i sanktuaria. Zatem telefony w dłoni, do dzieła. Czekamy na wasze odpowiedzi, ale czekać wcale nie musimy na odpowiedzi mieszkańców Chojnic. Zatem sprawdźmy, jak odpowiadali w sądzie ulicznej. Lubię powracać do domu rodzinnego i do grona przyjaciół. Na pewno jest to dom, ale też rekolekcje w Wisełce na Wyspie Wolin. Takim miejscem na pewno jest dom rodzinny, bo kiedyś mieszkałam z moimi dziadkami i tam było super. Myślę, że jest to mój rodzinny dom. Należę do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i bardzo lubię te spotkania, bo jest świetna atmosfera. Na pewno dom byłby jednym z tych miejsc, ale też miejsca, gdzie się przeżyło jakieś rzeczy, na przykład, nie wiem, jak się było wakacje nad morzem, to fajnie wrócić sobie po paru latach w to samo miejsce i przypomnieć dawne wspomnienia. O dziwo też bym wymieniła szkołę i myślę, że różne miejsca, w których kiedyś miałam dobre wspomnienia. Wzmacniam się duchowo w otoczeniu najbliższych mi znanych osób. Wzmacniamy się tam, gdzie czujemy miłość i bliskość. Myślę, że nie mam określonego miejsca, w którym bym czerpała jakąś siłę i duchowo się wzmacniała, ale ważna jest dla mnie taka osobista relacja z Bogiem. Takim moim duchowym azylem jest boisko, na które często chodzę w mojej rodzinnej wsi. Czuję tam spokój wewnętrzny, chęć kontemplacji, mogę przy cięższych dniach wyrzucić z siebie wszystkie złe emocje. Jest to pielgrzymka do Częstochowy. Harcerstwo, bardzo super sprawa. Bardzo lubię spotykać się z ludźmi, których poznałam na harcerstwie i myślę, że to jest takie miejsce. Na przykład kiedy uprawiam sport albo, no właśnie najczęściej kiedy uprawiam sport, zapominam często o takim życiu codziennym, o codziennych problemach, tylko myśli się wtedy o, no rozmyśla się ogółem o życiu, a nie o tym, co cię męczy i to jest taka fajna odskocznia, myślę. No na pewno taką siłę też daje mi szkoła, do której chodzę i mam dużo możliwości dzięki niej rozwijania się i różnych też przygód. Tak odpowiadali mieszkańcy Chojnic. A jak odpowiadać będą nasi dzisiejsi goście i jak potoczy się dalsza rozmowa w strefie młodych? Zobaczcie sami. Mówiliśmy o drogach krzyżowych, mówiliśmy o tym, czym jest źródło dla was, a teraz może zastanówmy się, po co właściwie jest to źródło. Czy ono jest ważne, czy tak naprawdę takie źródło jest nam potrzebne? Ja myślę, że dla każdego jest młodego człowieka i nie tylko dla młodego źródło jest potrzebne, bo każdy ma tak w życiu, że po prostu szuka cały czas swojej drogi też. I wydaje mi się, że źródło może być jakby taką, do źródła wracamy, ze źródła wychodzimy i to może być takie wsparcie w tej szukaniu też tej drogi. Myślę właśnie podobnie, że mimo tego, że szukamy, to chcemy mieć tą świadomość, że zawsze gdzieś możemy wrócić, że możemy właśnie wrócić do tego źródła, na nowo naładować swoje siły, też coś nowego z tego źródła wziąć dla siebie na tą drogę w przyszłość. Wyciągnąć coś z tego źródła, żeby wiedzieć, jak postępować, by dotrzeć do celu. Drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania codziennych obowiązków, zaangażowania w apostolstwo parafialne oraz wierności nauce Pana aż do śmierci. Okej, a czy wy w takim razie wracacie do źródła? Przecież pracujecie, studiujecie, jesteście poza tymi miejscami, o których wspomnieliście, że to takie wasze duchowe źródła. Ulubione miejsca, to czy macie na to czas? Jak często to robicie?
Właśnie ja bym powiedziała, że czasami jest tak, że jak nie mam czasu, żeby wrócić do tego swojego źródła, którym jest Karolina, jakieś angażowanie się, uczestnictwo w Drogach Krzyżowych, to jest coś ci brakuje, coś w ogóle człowiekowi brakuje, że po prostu no, leci sobie ten świat, chodzisz do pracy, jest wszystko okej, a tutaj nagle jest jakiś kryzys, właśnie na przykład duchowy, czy z tym coś związanego, no i wtedy się zastanawiasz, kurczę, no i nagle wiesz, że możesz wrócić. I to jest też fajne, że wiesz, że możesz tam wrócić. Nikt cię nie, jakoś nie odrzuci, tylko no jest otwarte, Pan Bóg tutaj nam otwiera bramy. Czy jest jakaś recepta na to, jak często powinniśmy do takiego źródła wracać, żeby tę swoją duchowość karmić na co dzień? Ja myślę, że macie też jakąś swoją receptę? Według potrzeby. No właśnie, zależy, jak wygląda nasza codzienność, proza codzienności. Myślę, kiedy potrzebujemy. Myślę, że też, gdy nawet nie mamy czasu fizycznie zjawić się w tym miejscu, to też próbujemy się łączyć jakoś duchowo, czy właśnie w moim przypadku, jeśli chodzi o Jasną Górę, to czy przez transmisję apelu jasnogórskiego, czy nawet po prostu w swojej zwykłej, codziennej modlitwie gdzieś tam zawsze myślą można wrócić do obrazu Matki Bożej. A też myślę, że dla każdego z nas takim źródłem jest też takie nasze sanktuarium rodzinne, nasz dom rodzinny, do którego też, wiadomo, często wracamy przede wszystkim po tą ciepłą miłość, po tą serdeczność, której też nam, no, potrzeba nam na tą dalszą drogę. Czyli stamtąd tak naprawdę zaczynamy, tak? Wychodzimy od tego źródła. Ale ja bym też powiedziała, też właśnie to jest też ważne, ale czasami jest tak, że nie masz tej miłości w tym swoim domu ciepłym, to co właśnie ty powiedziałeś, i jest możliwość od Pana Boga, że jeśli pójdziesz Jego drogami, to On doprowadzi cię do tego źródła i ty znajdziesz tą miłość. Ty się w końcu poczujesz zaakceptowanym, kochanym, nie? Na takiej zasadzie. Więc nie zawsze bym się tu, nie, że nie zgodziła, bo to jest to, że my wychodzimy ze swoich domów, tam zazwyczaj zdrowa rodzina, prawda, jest taka, że mamy tą miłość, mamy wsparcie i w ogóle, ale nie zawsze to jest w każdej rodzinie. I tu zwłaszcza jest widać dużo w młodych ludziach to, że oni, nie wszyscy młodzi ludzie mają wsparcie ze strony rodziny. No i też jest jakby dalsza ścieżka taka, że idą na różne ścieżki, niekoniecznie dobre, a tutaj jednak Pan Bóg też pokazuje, że ty zawsze możesz wrócić do tego źródła. On jako ojciec, nie? Ten nasz duchowy ojciec, ten w niebie, nie? Więc... Czy myśląc na przykładzie waszych własnych doświadczeń, czy uważacie, że źródło może się stać taką odskocznią nawet trochę od życia codziennego? W sumie trochę już o tym powiedzieliście, ale to tak właśnie chciałabym wiedzieć, czy na przykład zdarza wam się uciekać do takiego źródła? Czy polecilibyście swoim, nie wiem, rówieśnikom, znajomym takie źródło jako czasami nawet taką ucieczkę, takie oderwanie się od tej rzeczywistości, która was otacza? No cóż, no, my chyba byśmy polecili prawie wszyscy Karolinę. Kózkę i zabawę i sanktuarium i te właśnie drogi krzyżowe, to co wspominaliśmy, bo ja myślę, że tam każdy... Właśnie powiedzmy, jak dużo osób przyjeżdża co roku, przepraszam, co miesiąc, bo to jest każdego 18. W każdej 18. drodze krzyżowej jest, ostatnio była ta frekwencja podawana, jak tak rozmawialiśmy z kustoszem, było 7 tysięcy osób, najwięcej już, czyli co miesiąc do lasu, który znajduje się na końcu świata, przyjeżdża 7 tysięcy osób, to są to ludzie młodzi, starsi, są ludzie z różnymi jakimiś swoimi właśnie dolegliwościami i w ogóle chorobami, no i to jest najlepsze to, że to trwa już 18 lat, że no w drogach krzyżowych uczestniczy co miesiąc przez 18 lat taka liczba osób. To jest coś niesamowitego, że człowiek sobie... No ja nawet z perspektywy patrzę, jak mieszkam koło miejscowości, tam coś się to dzieje, no to jest po prostu wieś zabita dechami, no nie? Na takiej zasadzie. A tu potrafią ludzie praktycznie z Krakowa, z Warszawy przyjechać, w ogóle nawet nie z Polski, tylko ze świata. My sobie jeszcze wrócimy do Karoliny, do dróg krzyżowych, a teraz może zobaczmy, co słychać u naszych prowadzących. Rozmowa w strefie toczy się w najlepsze, ale dawno nie odwiedziliśmy Facebooka, więc no czas nadrobić zaległości. A jeżeli ktoś z was dawno nie odwiedził żadnego świętego miejsca, to ja tu mam całą listę sanktuariów, która wydaje się nie mieć końca. Jak o sanktuariach mowa, to oczywiście nie sposób nie wspomnieć o sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Ale Polska nie samą Częstochową żyje, dlatego na przykład Joanna Walczewska wspomina o sanktuarium Matki Bożej Sianowskiej Królowej Kaszub w Sianowie. Skoro północ, to może też coś z południa. Paweł Głodowicz emocjonalnie tutaj z wykrzyknikiem krzyczy tuchów. Chodzi pewnie mu oczywiście o bazylikę
pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuchowie. Skoro północ, skoro południe, to może też centrum, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Patryk Dobiecki. Na przykład są też miejscowości, które trudno wymówić. Na przykład Hanna Graczyk pisze o Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach. Sprawdziłem to na Dolnym Śląsku. Emanuela Kwaśniak za to pisze Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłowce, a Wojtek Grzywacz Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lubawie. Pielgrzymowanie do miejsc świętych świadczy o pobożności ludu Bożego, dlatego zachęcam Was serdecznie do odwiedzenia niektórych z tych miejsc. Michał, twoja wiedza geograficzna jest niesamowita, musisz przyznać, Beatka. Zgadzam się. A wam również polecamy kontaktować się z nami drogą SMS. Numer znajdziecie na ekranie. I z pewnością możecie to robić, wsłuchując się w teledysk dzisiejszego wieczoru, a będzie to utwór Warto jest wierzyć z filmu Zerwany kłos. Warto jest wierzyć w wykonaniu Zofii Nowakowskiej. Posłuchaliśmy trochę muzyki, a teraz posłuchajmy młodych z Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w zabawie. Ustaliliśmy już, czym jest źródło i doszliśmy do wniosku, że źródło to miejsce, skąd wychodzimy i dokąd zmierzamy, tak? Skoro w zasadzie tyle razy padło tutaj imię Błogosławionej Karoliny, to ja może zapytam, co was Błogosławionej Karolinie inspiruje i dlaczego moglibyście ją polecić
innym młodym, waszym rówieśnikom, naszym rówieśnikom? Karolina była młodą dziewczyną, a tym, co zrobiła swoją postawą, swoją wiarą i tym, że nauczała innych, dawała przykład, trafiła prosto do Boga. Myślę, że dla mnie Karolina jest przede wszystkim synonimem właśnie czystości, której broniła no aż do śmierci. I przez to też przyjeżdżając do zabawy zawsze mam tą świadomość, że mogę o tą czystość prosić, gdy wiadomo w dzisiejszym świecie o tą czystość nie jest łatwo. I właśnie dlatego Karolina jest bliska mojemu sercu. A do ciebie? A ja powiem tak, że ja się nie przyjaźniłam od początku znajomości z Karoliną i bardzo długo dojrzewałam do tego, żeby się z nią jakoś, żeby zbudować z nią relację. Pierścień czystości założyłam dopiero 2 lata temu, bo jak widziałam swoje koleżanki... Może powiedz właśnie coś więcej o tym pierścieniu, bo też żeby nasi widzowie usłyszeli, tak, czym on jest, dlaczego go nosisz, pierścień, co znaczy. To jest też takie powiązanie, myślę, jeśli chodzi o źródło, o tą czystość, co mówiliśmy, o wodę czystą. Pierścień jest symbolem tego, że chcę jakby układać swoje wartości życiowe na czystości serca, duszy. No i Karolina, no jak nikt inny, jest patronką właśnie tych wartości. No i powiem, że długo nie nosiłam tego pierścienia, nie chciałam, jak widziałam, że koleżanki go zakładają, to ja w ogóle zastanawiałam się, że po co to w ogóle, że i też jak wchodzisz w środowisko takie niekościelne, to też mogą cię wyśmiać z tego w ogóle, jaka to jest teraz wartość, czystość. Ale w końcu dojrzałam do tego, no i ja bardzo długo, tak jak powiedziałam już na początku, bardzo długo dojrzewałam do tej znajomości i do takiego poznania Karoliny, ale teraz... No jestem pewna, że ona mnie prowadziła do źródła tego, żebym cofnęła się do swojego źródła, do swojego życia, do młodości i żebym jakby żebym się cofnęła i żebym potem jakby zauważyć pewne rzeczy, które no nie były zawsze dobre w moim życiu. No nie, więc musiałam się cofnąć do źródła, Karolina mi tu pomogła, ale tak jak mówię, że na początku ja w ogóle nie zwracałam uwagi na Karolinę. Mimo, że bardzo długo się angażowałam w różne też inicjatywy, tu przy sanktuarium nie była to dla mnie jakaś taka patronka czy osoba, która mogłabym za nią chodzić. A tu się okazuje, że no... Po tylu latach się człowiek... Myślę, że jest to kwestia tego, że pochodzimy z terenów błogosławionej Karoliny, więc tak naprawdę bardzo często nie zauważamy tego, co mamy pod nosem. No właśnie, tak, więc tak. Więc musieliśmy dokładnie też dojrzeć do tego, by docenić. Człowiek się zastanawia, co tutaj właśnie, co w ogóle dziewczyna, która zginęła tam w czasie wojny i w ogóle w wieku 16 lat obroniła swoją czystość, co ona w ogóle może teraz nam w tym dzisiejszym świecie powiedzieć, nie? Więc... Jest. Patrycja, tak krótko, polecasz Karolinę? Tak, ja jak najbardziej. Mimo, że możecie na początku być niezdecydowani co do niej i może wam się nie podobać i możecie się z nią nie zaprzyjaźnić, ja myślę, że w pewnym momencie Pan Bóg wam tak wskaże, że to ona jest waszą patronką. Może być też nie ona, bo to nie jest powiedziane, prawda, że Karolina tylko, no nie? No ale reklamujemy Karolinę oczywiście. Też myślę, że zauważyłaś jedną ważną rzecz tutaj mówiąc teraz, że my też staramy się angażować w tych miejscach, które są dla nas właśnie tym źródłem, przy tych sanktuariach czy miejscach świętych. Próbujemy się angażować, także nie jest to dla nas tylko miejsce, w którym przyjeżdżamy na 5 minut, pomodlimy się i wyjeżdżamy. Wiadomo, że to też daje nam siłę, ale... I tu też fajnie powiedziałeś to o angażowanie. Młody człowiek od razu, jak się coś nie spodoba, to on nie będzie się w to wchodził. A tu właśnie fajnie powiedział Karol, że my przez to, że próbowaliśmy, tam zaczęliśmy różnymi tymi ścieżkami do tego źródła dochodzić, czyli naszym źródłem tu Karolina, w naszym przypadku. I teraz widzimy z perspektywy, że to jest, no to było coś, nie? No, to jest właśnie to, nie? Więc... Czy w ogóle warto mieć źródło? W sumie z waszych wypowiedzi wynika jednoznacznie, że tak, ale gdybyście mieli kogoś przekonać, że dobrze by było, żeby sobie znalazł takie źródło, to jak byście go przekonywali? Jakich argumentów potrzebne miejsce, gdzie będzie czuł bezpieczeństwo, gdzie będzie miał to poczucie bezpieczeństwa i gdzie będzie mógł się wyłączyć, pobyć sam ze sobą oraz z Bogiem. Do tego jeszcze wrócimy, a teraz przenieśmy się do naszych prowadzących. Zobaczmy, co u nich słychać. Do strefy powrócimy za moment. A teraz zerknijmy, jak z naszym pytaniem radzą sobie telewidzowie.
a telewidzowie sobie radzą doskonale. Bez wątpienia dzisiaj pobijemy rekord komentarzy pod facebookowym pytaniem. No ale jak to go nie pobić, skoro jak Polska długa i szeroka, wszędzie jakieś sanktuaria. Ale nie ograniczajmy się tylko do Polski, ponieważ Barbara Kuliński wspomina o Matce Bożej z Guadalupe w Meksyku. Jadwiga Pawluk za to o Medjugorje, a w Polsce poleca Giedrzwałt. I warto zaznaczyć, że Giedrzwałt jest jedynym miejscem, gdzie objawienia w Polsce zostały uznane przez Kościół. W 1877 roku miały tam miejsce. Krystian Lachor natomiast wspomina o Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Święty Józef jest czczony również w Kanadzie, mówi nam o tym Julia. Jest tam Oratorium Świętego Józefa w Kanadzie, prawdopodobnie największe sanktuarium poświęcone Świętemu Józefowi na całym świecie. Poleca serdecznie. 17 października 2010 roku w Watykanie odbyła się kanonizacja brata Andrego Kanadyjczyka, który zainicjował budowę oratorium, pisze dalej, a zaczęło się od małej kapliczki na wzgórzu. Ja mam do was już tylko jedną prośbę. Wyśrubujmy ten rekord, także piszcie, komentujcie, nie ustawajcie. Zostawiamy na razie Facebooka i zapraszamy na drugą część świadectwa z cyklu Wierzę w Boga. A w nim z pewnością znany wam Tomasz Adamek. Modliliśmy się z żoną, jadąc do Warszawy. Było to droga na Warszawę i po prostu boczne wyjeżdżanie. No i tir w pewnym momencie, może nie wiem, 100 metrów przede mną, 150, on nagle wyjechał. Polecieliśmy w powietrzu, no bardzo wysoko, no kilka metrów. Spadliśmy na dach takiego wielkiego rowu, czyli uderzyłem o drzewo i na dach. Bez pasów, bez niczego. Prawie mając różaniec w ręku. Karetki przyjechały, myślali, że w autobuce jest demolowane, myśleli, że coś się poważnie stało, a myśmy wyszli bez szwanku. Jeżeli jesteś prawdziwym katolikiem, który się modli do kościoła, chodzi o spowiedzi świętej, takie rzeczy nigdy nie przyjdą ci do głowy. Dlatego wątpią ci, którzy są słabi wiarą i nie ufają, nie mają ufności w miłość, miłosierdzie Boże. Dążymy do świętości wszyscy i daj Boże, byśmy tam dotarli, gdzie już nie ma nienawiści, zazdrości, gdzie jest miłość. Sam Pan Jezus powiedział, że wielkie rzeczy nam przygotował, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. W co wierzę i ufam, że to się stanie kiedyś, a Pan Bóg jeden na niebie wie, ani aniołowie nawet w niebie nie wiedzą, kiedy ten dzień nastąpi, może to być dziś. Nazywam się Tomasz Adamek. Wierzę w Boga. Tomasz Adamek w cyklu Wierzę w Boga. Całość świadectwa możecie zobaczyć już jutro o godzinie 15:30. Oczywiście w telewizji Trwam. To dopiero jutro, a dziś wciąż trwa program Westerplatte Młodych. I rozmowa z zaproszonymi gośćmi. Nie zwlekajmy i sprawdźmy, co u nich. A my kończymy naszą dyskusję na temat tego, czy warto i po co mieć źródło w swoim życiu. Gosia powiedziała coś na ten temat. Myślę, że możecie, na pewno chcecie się dołożyć. Jak widzę, Patrycja jest bardzo chętna, co powiedziała, żeby coś powiedzieć. Nie pamiętam. Że źródło jest miejscem, gdzie mamy swoje poczucie bezpieczeństwa. No tak. A ty jak sądzisz? Myślę, że właśnie... Jakbyś zaprosiła młodych do szukania takiego źródła? Jest bardzo ciężko, bo każdy ma inny charakter. Ale tak jak powiedziałam, ja ze swojego, jakby takie jak świadectwo opowiadam o tym, jak tutaj znalazłam to źródło, to nie było wcale łatwe od razu po prostu. Jest bardzo ciężko teraz powiedzieć, ej chłopczyku, dziewczynku, chodź tutaj, szukaj źródła, źródłem jest Pan Bóg, przez świętych czy tam przez błogosławionych. Nie da rady tak podejść, znaczy tak mi się wydaje, że to nie będzie jakieś przekonanie. Ale ja jakby doświadczyłam tego, że to było trudne, bo ja w pewnym momencie jakby nie rozumiałam tego, że dlaczego to się tak dzieje w moim życiu i w ogóle. I teraz z perspektywy patrzę, kurczę, ja doszłam, wróciłam się, cofnęłam się do lat dzieciństwa, to tam, to jakoś to sobie wszystko układałam, z Panem Bogiem oczywiście.
No i się okazało, że, no i że było warto, teraz patrzę. Ale tak jak mówię, no nie da rady. Młody człowiek teraz chce mieć szybciutko, no nie? Pstryk i jest wszystko. Tak myślę. Tak, wy jesteście młodsi, to powiedzcie coś, ej. Właśnie, to źródło w ogóle może być atrakcyjne. No dzisiaj żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Ludzie się przecież też zakochują. Czy tutaj jakoś to źródło może zadziałać, nie wiem, pomóc? Karol, masz dziewczynę. Znaczy, myślę, tutaj też dobrze zaznaczyłaś, że każdy jest inny, każdy inaczej szuka tego źródła i dla każdego ta atrakcyjność tego źródła jest dla każdego inna. Myślę tutaj o tym, że tym źródłem dla nas jest Pan Bóg, ale szukamy Go, wiadomo, w miejscach kultu, w kościołach, ale też w miejscach takich jak Szlak Męczeństwa Błogosławionej Karoliny. Ktoś może, tutaj już o tym wspominaliśmy, ktoś może to źródło odnaleźć czy w zwykłym, prostym domu Błogosławionej Karoliny, który jest po prostu zwykłym budynkiem, a ktoś może to odnaleźć, nie wiem, dla przykładu na pielgrzymce, czy na miasteczku modlitewnym, które też odbywa się w zabawie. Ale właśnie źródłem jest Pan Bóg, ale dla młodych nie jest zawsze atrakcyjny Pan Bóg, nie? I tutaj też zaznaczyłaś o tej miłości, że mi się wydaje, że młody człowiek potrzebuje, każdy człowiek potrzebuje miłości, ale młody człowiek, zwłaszcza w takim okresie, że właśnie zakochuje się i w ogóle, więc może tym krokiem jakoś tutaj tego Pana Boga tu rozmawiać, no nie? W sensie takim przez świętych błogosławionych, no bo tak jak powiedzieliśmy, że nas tu Karolina jakoś tak, można powiedzieć, że się w niej tak zauroczyliśmy, no nie, jeśli chodzi o miłość, no nie? Ale no właśnie i bo nie da rady moim zdaniem po prostu właśnie powiedzieć, Pan Bóg cię kocha do człowieka i tam znajdziesz swoje źródło, nie? Życia. Nie ma, znaczy tak moim zdaniem, że nie ma opcji, żeby człowiek od razu na to poszedł młody, nie? Więc nie wiem, jak... Myślę, że też... Co by cię zachęciło, nie? Co by cię zachęciło, jakbyś... Żebyś szukał źródła. No ja bym do ciebie przyszła, nie? I powiedziała tak, Karol, chodź ze mną do Błogosławionej Karoliny i to jest, i bym powiedziała ci jej życiorys i co, i byś poszedł tak nie, od razu? Nie, na pewno nie. No właśnie, więc to jest... Myślę, że nigdy na nikogo nie działa to, jak mówimy komuś tak po prostu wprost, bo wiadomo, każdy z nas ma, przynajmniej ja tak mam, że... Jak ktoś każe mi coś robić, to raczej robię na odwrót. No i tu jest przykład, no nie na zasadzie, że są różne, to Agosia na przykład. No. Kochani, kończy nam się czas antenowy. Moglibyśmy tak jeszcze rozmawiać o źródle. My mówiliśmy dzisiaj o Błogosławionej Karolinie. Ona dla nas stała się takim źródłem. Właśnie Sanktuarium w Zabawie jest takim naszym duchowym źródłem, z którego czerpiemy tę czystą wodę ciągle na nowo. Natomiast was zachęcamy do poszukiwania własnego źródła, do inspirowania się, do czerpania nowej energii. Myślę, że taki miejsc, jak usłyszeliśmy, jest w Polsce dużo, więc na pewno każdy może znaleźć coś dla siebie. Powodzenia, trzymajcie się. Tak jak Klaudia powiedziała, mogliby nasi goście w Strefie Młodych rozmawiać jeszcze i rozmawiać i będą mieli taką możliwość, bowiem będziecie mogli ich usłyszeć jeszcze dziś w audycji Czas Wzrastania o godzinie 21.30, oczywiście w Radiu Maria. Kończymy pomalutku nasz odcinek, ale nie możemy pominąć podsumowania na Facebooku. Komentarzy jest bardzo dużo, więc zanim podsumowanie, to jeszcze komentarz Adriana Paczkowskiego, który pisze, że jego ulubionym miejscem jest parafia konkatedralna pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty oraz sanktuarium błogosławionej Doroty z Montowów Wielkich w Kwidzynie. Tam znajduje się ciało błogosławionej Doroty Szwarce, która była rekluzą i stygmatyczką. Stygmatykiem był też również ojciec Pio, o którego sanktuarium wspomina Janusz Gaweł, które znajduje się na Górce Przeprosznej. Ja natomiast was przepraszam, że wszystkich komentarzy nie zdołałem przeczytać i za wszystkie z nich bardzo dziękuję. Święty Jan Paweł II w tryptyku rzymskim powiedział, jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być. I wam również życzymy nieustępliwości w dążeniu do celu i odnalezienia własnego źródła. I tymi słowami żegnamy się z wami, dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia. Do zobaczenia. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.